Kolejne przesłuchania świadków w sprawie Łukasza T., kierowcy autobusu, który w lipcu 2021 roku śmiertelnie potrącił 19-letnią Barbarę na ulicy Mickiewicza w Katowicach. We wtorek w Sądzie Okręgowym w Katowicach zeznawała była partnerka Łukasza T. Zazwyczaj spokojny. Szczerze mówiąc, więcej nie pamiętam. No, minęło tak dużo czasu, że wiadomo, że w pracy raz było lepiej, raz gorzej, ale to wynikało po prostu z charakteru pracy, zawodu. Przyznała jednak, że mężczyzna czasem kontaktował się ze swoim psychologiem, a raz była świadkiem sytuacji, gdy zachował się agresywnie, gdy doprowadził do kolizji. Wówczas miał kopać samochód osoby, z którą się zderzył. Przesłuchiwana była także Linda P., która na drodze pomogła odciągnąć jedną z osób sprzed kół autobusu. Tak, bo ona padła do przodu i leżała kolanami na ziemi i my ją złapaliśmy i odciągliśmy w stronę chodnika, odskakując razem z nimi. No, upadła do przodu, to leciała na ręce, na kolana. Złapaliśmy ją za rękę i pociągliśmy na chodnik. Proces Łukasza T. powoli zmierza ku końcowi. W maju odbędzie się kolejna rozprawa. Kluczowe mogą być zeznania biegłych. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy odbędą się mowy końcowe.